Panie pośle, dlaczego janosikowe jest tak złym rozwiązaniem? Janosikowe w istocie swojej nie jest złym rozwiązaniem, tylko powoduje ono, że bogatsze regiony mogą wspomagać biedniejsze, bogatsze powiaty mogą wspomagać biedniejsze. Ale ten mechanizm janosikowy, który jest w tej chwili dzisiaj w ustawie o dochodach samorządu, jednostek samorządu terytorialnego, jest po prostu zły, bo tak jak w przypadku 7 powiatów podwarszawskich, powoduje, że te powiaty nie mogą funkcjonować, bo ich obciążenie jest za duże w stosunku do ich potencjału. Ten mechanizm nie bierze pod uwagę chociażby tego, że tam ludzie mieszkają, ale pracują w Warszawie i te w Warszawie płacą podatki. Obciążenie infrastruktury dróg tych powiatów jest wielokrotnie wyższe niż one mają dochody. A jeszcze od tych dochodów płacą janosikowe, co powoduje, że już na nic inne, na inne sprawy nie mają pieniędzy. To dotyczy w sumie 30 powiatów w Polsce, bo nie tylko podwarszawskich i dotyczy również Warszawy. No jeżeli ja słyszę, że pani prezydent Warszawy tunelu pod Puławską na tej południowej ulicy nie może zrobić z powodu braku pieniędzy, a Warszawa zapłaciła na przestrzeni ostatnich 7 lat 7 miliardów złotych janosikowego. 7 miliardów złotych, to ile by inwestycji można było z tego zrobić? My nie chcemy, aby w ogóle zlikwidować janosikowe. My chcemy tylko, aby janosikowe ograniczyć o 20 kilka procent. Teraz trwa awantura w związku z odwołaniem pana prezesa Rafała Kaplera. No, jak pan to ocenia? Kapler powinien już dawno odejść, bo jego niekompetencja zwaliła w oczy. Natomiast jak on ma dostać te chyba właśnie 520, około 300 tysięcy jeszcze premii, to jest w ogóle jeden wielki skandal. A jeszcze do tego jest poprawka Rockiego w ustawie o dostępie do informacji publicznych, że my nie możemy mieć ujawnionego treści tej umowy pomiędzy Kaplerem a ministrem sportu. To wszystko powoduje, że żyjemy w jakimś dziwnym państwie. Widzicie państwo, jak takie niby drobne poprawki Rockiego doprowadzają do jakich sytuacji.